to kolejny odcinek takiej miniserii kilku osiągnięcia polskiej nauki 2016 roku. Dla przypomnienia, to jest broszura, którą możecie znaleźć na stronie internetowej naukatolubie.pl, a w tej broszurze kilkadziesiąt, ponad 30 różnych osiągnięć naukowych opisanych. Ja postanowiłem niektórymi z nich się z Wami podzielić. Jedną z najbardziej perspektywicznych i efektywnych metod leczenia raka jest terapia genowa. Polega ona na wprowadzeniu do komórek obcych kwasów nukleinowych, takich jak DNA i RNA. Mogą one na przykład zmuszać komórkę do produkcji szkodliwych białek, które prowadzą do jej śmierci i oczyszczenia organizmu. Wyzwaniem jest jednak trwałość kwasu DNA, który szybko ulega degradacji. Sprawą zajęli się polscy naukowcy pracujący na Uniwersytecie Warszawskim. Cząsteczka mRNA zawiera około 80 tysięcy atomów, więc można ją nazwać dość skomplikowanym przepisem na tworzenie białek. Na szczęście Polakom udało się znaleźć kluczowe dla zachowania trwałości tej cząsteczki miejsce. Na samym końcu cząsteczki zamienili atom tlenu na atom siarki. Wydaje się, że to niewiele, ale to spowodowało, że cząsteczka mRNA stała się czterokrotnie trwalsza. Ta kolosalna różnica zwróciła oczy Zachodu ku Warszawie. 2 lata temu Polacy podpisali kontrakt z Niemcami, a rok temu z Amerykanami. Koncerny medyczne z obu tych krajów chcą wykorzystywać tą polską metodę do opracowania preparatów, które pomogą w walce na przykład z czerniakiem, czyli jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry. Szefem grupy badawczej jest doktor habilitowany Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Komputery już dawno stały się szybsze od ludzi, jeżeli chodzi o łączenie faktów i o wyciąganie wniosków. Z maszynami przegrywamy w szachy, a od niedawna także w takie gry jak chociażby Go. To roboty grają na giełdzie, gdzie ludzki umysł nie jest już w stanie ogarnąć wszystkich fluktuacji na rynku. I to one, komputery właśnie, analizują transakcje finansowe w poszukiwaniu oszustów, chociażby oszustów podatkowych. Najnowszym trendem w rozwoju sztucznej inteligencji jest jednak uczenie głębokie, tak zwane deep learning, które pozwala maszynom na pozyskiwanie kolejnych umiejętności. Są wśród nich na przykład takie jak rozpoznawanie obiektów czy mowy, rozpoznawanie na przykład także obrazów. W przyszłości może to doprowadzić do stworzenia chociażby doskonałych chirurgów czy podbicia dróg przez samochody, które nie wymagają kierowcy, które są w stanie same ogarnąć rzeczywistość wokoło. Naukowcy cały czas konkurują jednak na wydajność systemów uczenia się dla sztucznej inteligencji. Okazuje się, że liderem są tutaj rzeszowscy badacze, których system potrzebuje mniej mocy obliczeniowej do wykonania tej samej pracy oraz daje dużo lepsze rezultaty. Powstałe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie sieci neuronowe lepiej rozwiązują złożone problemy. W przyszłości być może lepiej poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami naszej rzeczywistości, podczas gdy my zajmować się będziemy już tylko pracą dla przyjemności albo odpoczynkiem. Choć znając życie, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. To, że jakiś obiekt położony jest aż 500 milionów lat świetlnych od nas, nie znaczy, że nie możemy go badać. Właśnie tak daleko znajduje się czarna dziura o niewiele mówiącej nazwie REJ1034+396. Leży ona w centralnym jądrze aktywnej galaktyki Seyferta, gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Za jej obserwację wziął się zespół naukowców z Polski i Chin. Czarne dziury to zgodnie z teorią ewolucji gwiazd pozostałości po dużej gwieździe, która po wypaleniu całego swojego paliwa po prostu eksplodowała. Czarnych dziur, jak sama nazwa wskazuje, nie widać. Można jednak ocenić ich obecność i wielkość na podstawie obserwacji otaczającej je materii. Zespół naukowców z Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem profesor Bożeny Czerny chciał ustalić masę wspomnianej czarnej dziury. Dlaczego to ważne? Informacja o masie pomogłaby nam w sprawdzeniu modeli ewolucji galaktyk
i odpowiedzi na pytanie o mechanizm powstawania czarnych dziur właśnie. Ponadto, znając masę centralnej czarnej dziury w galaktyce, można oszacować tempo powstawania gwiazd w tej galaktyce. Do badania masy naukowcy wykorzystali 8 niezależnych od siebie metod i co ważne, wszystkie one dały zbieżne z sobą wyniki. Badana czarna dziura waży od miliona do 10 milionów mas Słońca. Może to sugerować, że znajduje się wciąż w okresie szybkiego wzrostu. Więcej szczegółów dotyczących tego konkretnego odkrycia, tego badania i wielu, wielu innych, które znalazłem w takiej broszurce Osiągnięcia Polskiej Nauki 2016, możecie znaleźć na Facebooku Nauka to Lubię i na stronie internetowej naukatolubie.pl, na którą Was bardzo serdecznie zapraszam.